Jak tam był tydzień? Jak ci upłynął tydzień? Cześć, cześć, jak tam? Jesteś okej? Tu porozwalali bardzo. Jedzenie kocie wszystkie zjedli, tak? A dla psów zostawili. Chodź, malutki ty. Chodź, dostaniemy puszkę zaraz. Zaraz będzie puszeczka. Już puszeczka, no, malutki. Chodź tu, malusieńki nasz. Kuciaczku kochany, chodź. Jak tam? Gdzie tam byłeś? Ale bałagan tu jest. Jaki bałagan, ale widzę, że leżysz tam. Tam masz swoje miejsce do leżenia, widzę. Jaki głodny. Ale jakby co, to jedzeniem dla piesków byś się też dożywił. Trochę zostało jeszcze, także na pewno nie byłeś głodny tu bardzo. I dalej ma bardzo piękne futerko, tak? Bardzo błyszczące, takie jak jedwab. Nasz kociaczek tutaj, kochany. Te miski trzeba poumywać. Tak, jesteś kochany. Kochany dzióbek, kochany, kochany, kochany. Kochany. Stefan przyszedł. Oh my god, Zee. Z kolegą. Czy on Ale tu był chudy wcześniej? jest Stefan. Czy on tu był wcześniej? Ale on chudy jest. Musiał On go gdzieś coś był. przestraszyć, że on się bał nas. Co malutkie? Co ty jesteś ten nowy? Stefanka przyprowadziłeś. Oh my god. I Musimy tutaj się. z tym blokiem cementowym No w akurat oknie. Oh timing my zły. god. Timing zły, że to zrobiłaś. Oh my god, patrz jak się ten drugi, może tego też przyzwyczajimy. Stefanek, ale chudziutki jest. Stefcio, Jałgusik przyszedł tu. No, dwóch braciszków jest, kochani. I kolega tam jest. Kolega się boi, ale wszyscy będą lubić na YouTubie, bo mi kibicują do Stefanka. Stefcio, cześć malutki, kochany. Kotów, wszystkie długowłose. Wszystkie zmatowione, ogony. A ty jesteś śliczny, tylko taki brudny jesteś bardzo. Kot Stefcio, jak ja go dawno nie widziałam. To jest cud wielkanocny. Zaparowuje mi tu. Stefanek jest z kolegą. No, jakie śliczne koteczki, ale brudny on jest. Wow. Jałgusik oczywiście. Nie bój się malutki, nie uciekaj. Tylko on ucieka. Stefcio, Stefanek. Cześć, chodź, nie bój się dzióbku. Chodź tu malutki. Chodź, Stefcio, chodź, Stefcio. A ty co, zazdrośniku już? Ja Stefanka 2 miesiące nie widziałam. Tak. Już prawie najgorsze myślałam, że Stefankowi się coś stało. A Stefanek jest, tylko chudszy troszeczkę dał go się. Chodź, Stefciu, chodź malutko, ale się boi. Trzeba na nowo przyzwyczaić. Okej, jedzcie sobie, jedzcie. Dzióbki. Zobaczcie, Stefcio, kochanie. Stefcio, malutki, 2 miesiące. My God. Ty, August, widziałeś go wcześniej, nic nie mówiłeś. Ty, Auguście, ty. Nic nie mówiłeś, że Stefanek jest. Ale zazdrośnik. Kochany. Stefciu, malutki. Ała, no. August, ty jesteś zazdrosny? Normalnie łakuje mnie zi. Że głaszcze Stefana. Ale zazdrośnik. Auguście, co ty robisz? Ja ciebie cały czas widzę, a Stefcia nie. Teraz tu jemu się wpychasz, tak? Ale zazdrośnik. Co tak wąchasz go? Czemu tak go wąchasz dziwnie? Ale ty jesteś zazdrosny. Wow. Stefcia nie mogę pogłaskać. Stefcia nie mogę pogłaskać. Ty grubasie zazdrośniku. To jest twój braciszek, powinien się też cieszyć, że jest. Też ty wiedziałeś, że jest, tylko mi nic nie powiedziałeś.
A Stefciu jest chudszy o wiele od Augustika. No, jak ze starych czasów prawie. Dobrze, zima się już kończy. Lato idzie. Ja już nigdzie nie wyjeżdżam aż do października. Także będę tutaj co tydzień z jedzonkiem świeżym. Zawsze wszystkich lubiłeś. Nie, ja to jestem, ale malutki on jest. Oni byli wielkością porównywalni. Tak, nie. A on jest teraz wyraźnie mniejszy od tego. No, bo August to bardzo dobrze jadł. Ty, bandziorku. Ty, gdzie ty byłeś, kochanie? To prawdziwy kot, tak? Normalnie domowy kot jesteś ty. Zaś cię łaknie. Nie, no. Trzeba uważać z nim. No. Trzeba mu zacząć paznokcie obcinać. I don't know how. Chociaż jemu chyba nie, bo on tutaj... On tu potrzebuje paznokcie. On sobie tam ostrzy na drzewie i na futrynie od drzwi. To jest tyle. To tamte może nie był. Stefanek, Dziubek. Bo czemu by teraz tu był, a wtedy uciekał? Nie wiem. Może był jego brat, albo jakiś taki właśnie bardzo podobny. Kochani. No, fajnie jest taki. Bardzo mi się podoba Stefanek. Aha. To jest taki tedziu. No, jest podobny trochę. Nie jest podobny, ale jest... Ale ma coś z twarzy podobne. Ma właśnie taki, jest taki rany przy uszy. Uh-huh. A ty co tam, August? No, tu kupa roboty cię czeka. I know, posprzątam to wszystko. Ja to chodź, fajnie. Malutki. I z powrotem do butów. Chodź, malutki, do butów trzeba będzie przydać z powrotem. Się, jak do słuchowa wysiera. Tak, sadzę całą smomę sobie do butów już. No, co posiedział? Chodź tu, malusienki, chodź tu, chodź tu, kochanie, chodź. Chodź, kochaniutki, malutki. Dobrze. Dobra, nie, jest bardzo taka miękka. Nie, miękka. Ja daję im. Za co dzień też jem. Tak, no dobrze. No, super. Ten się myje tam. W budce. On ma tam bardzo fajnie. Nie wiem, czy tą budkę nie czy mu likwidować, bo on ma bardzo fajne tam miejsce. No latem się nie utrzymał, tam będą rybacki. No właśnie nie wiem. Węże, jaszczurki. Jakie węże tam? No przecież każdy ciepło szuka. Co? Proszę bardzo. Uch, malutki. Kochany, chyba to moje blessing podziałało od buddystów. Ten sznurek, co mam na ręce. Tutaj szampan z tej okazji. Także twoje zdrowie, Stefanek. Bardzo miło cię widzieć. To jest cud. Normalny cud to jest. Dzisiaj jest świąteczna niedziela, Wielkanoc. Boże, ile tu pszczół lata znowu. I muszę wam powiedzieć, że mam bardzo dobrą wiadomość. Stefan przyszedł wczoraj po 2,5 miesiąca, także nie mogłam się nadziwić, bo już naprawdę miałam najgorsze przeczucia. Także bardzo zrobił mi wielką niespodziankę. Był wczoraj cały wieczór, no ale wieczorem zabrał Augusta i poszli sobie gdzieś razem i do tej pory ich nie ma. Także nie wiem, co się dzieje, może poszli sobie gdzieś na panienki, bo to ten czas. Boże, jak te pszczoły latają tutaj. No i tak, jesteśmy na działce od wczoraj, zaraz jedziemy, bo niestety w Kanadzie święta są takie, Boże, te pszczoły są straszne. Stoję na tym mostku, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie robiłam ten film, że mój mąż chce mnie zabić latem z tymi pszczołami. I teraz też jest podobnie, już zaczęły latać. Zi poszedł coś tam robić do nich. A no i w każdym razie bardzo super prezent. Nie gryźcie mnie. Bardzo super prezent dostałam na święta, że Stefanek wrócił. Także mam nadzieję, że teraz będą się tu trzymać koło domu, chociaż dzisiaj ja za bardzo na to nie wygląda. Chyba nie są za bardzo głodni, bo już teraz myszy i wszystko jest. No i jeszcze trzeci dołączył taki kotek, taki czarno-biały, on się bardzo boi. Także wygląda na to, że miejmy nadzieję, że będziemy mieć w tym roku latem i wiosną i latem
że będziemy mieć w tym roku aż 3 koty. Także pozdrawiam wszystkich. No i tak, piękna pogoda. Dzisiaj jest chyba z 18 albo z 20 stopni wreszcie. No i żeby tak już było, żeby już nie wróciło żadne, żeby już nie wrócił żaden śnieg, a i zła pogoda. No, na pewno jeszcze coś będzie, bo to nie będzie tak idealnie, ale dzisiaj jest przecudnie. Zobaczcie, nawet niebo jest piękne. Ale liści jeszcze nie ma, ale to już chyba kwestia tygodnia, dwóch. Wszystko się powinno zazielenić. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z Zealand. Mam nadzieję, że spędzacie te święta rodzinnie, sympatycznie albo gdzieś na jakichś fajnych wyjazdach. No, także w Polsce jest fajnie, dlatego że jest poniedziałek wolny, a u nas tak, w sobotę trzeba pracować, znaczy nie każdy pracuje, ale jeśli my mamy office otwarty, to ja muszę często pracować tą sobotę, Wielką Sobotę, więc zostaje tylko ten piątek, no ale to jest taka dziura. Piątek jest wolny, sobota do pracy, niedziela jest wolna i poniedziałek już normalny dzień. I to wszystko. W przyszłym tygodniu jadę na konferencję do Toronto, także nie będzie vloga z działki. Zitu chyba tylko przyjedzie sam coś tam zrobić pszczołom i dokarmić koty, a ja przyjadę za 2 tygodnie. No ale coś, postaram się nakręcić z Toronto za tydzień. Także zobaczymy i zapraszam na nowe vlogi. Jeszcze pracuję oczywiście nad moimi ze Sri Lanki, jeszcze muszę skończyć Singapur. Nigdy to się nie kończy, no ale kiedyś to, miejmy nadzieję, kiedyś to dokończę. To wszystko zrobię. Także pozdrawiam. O. Co tam światełko? It's okay. No, stawcie jak za starych czasów na krzesełku. Augustu, co? Ja go wsadziłam. On lubi tu siedzieć. I się myć. A tu zazdrośnik siedzi mały. O, już zeszedł. Przestraszyłeś go. No, kochany. Kochany, zaraz rakuny przyjdą. Przestraszą wszystkich. Ale jesteś kochany, Stefciu. Powiedzcie, że to nie jest najpiękniejszy kotek tutaj. I taki miły. Małgusik to potrafi łaknąć, naprawdę. Już kilka razy mnie zadrapał, ale... Ale ten nigdy. Jest taki delikatny. I gdzie ty byłeś? Dobrze, że przeżyłeś. My God, jak ja się tak... Już myślę, straciłam nadzieję tak naprawdę, że go kiedykolwiek zobaczę. Już patrzyłam na zdjęcia i mówię, ale fajny był, taki kochany. I biedak, pewnie już nie żyje. A tu zobaczcie, cud. Normalny cud na Wielkanoc. Oh. Ja bym chciała je zabrać do domu. Ale nie da się ich przyzwyczaić już do domu, bo za stare są. Chociaż nie wiem, może tego bym przyzwyczaiła, bo August jest bardziej raczej taki agresywny, także nie sądzę, że on by był dobrym kandydatem. Zobaczymy, jak to latem będzie, bo latem spróbuję ich tutaj przyzwyczaić, żeby zaczęli wchodzić tutaj do domku, może. Proszę, jak się ładnie myję. Tak, kochanie, a ja tutaj szampana... Dla ciebie, za ciebie, za twój powrót. Super. Lepszego prezentu nie mogłam mieć na święta. Zając się przyniósł, tak? W koszyku. Zamiast jajek. Przyniósł się zająć tutaj, tak? A dzisiaj rano w ogóle widzieliśmy, jak jechaliśmy, jak mnie zwiózł do pracy. A to widzieliśmy indyczkę w mieście, ale nie miałam aparatu, żeby nakręcić, znaczy kamery. I później jak jechał po mnie, jak już jechaliśmy na działkę, to znowu była ta indyczka w mieście. Pierwszy raz widziałam indyczkę w mieście. Później widzieliśmy sarny po drodze, co nakręciłam trochę. Tak mało je widać, ale nakręciłam. A co tam, już rakuny idą?
Już ciemno się zbliża, już mogą przyjść. Się robi ciemno. No. Także siedź sobie tu, kochanie. Pomyj się trochę, tak. Jaki to kochany ten kotek. Jaki kochany ten kotek i taką twarzyczkę ma kochaną. Oh my god, I'm so happy. So happy. Już nawet rozmawiałam z moją jedną klientką, która jest weterynarzem i mówię, no nie wiesz, zawsze były dwa kotki, a teraz tylko jeden jest cały czas. I mówię, jak myślisz? Ona mówi, no ciężko jest przeżyć w dzikim, znaczy in the wild, czyli nie wiem jak to po polsku, w naturze, w dzikości. Także ciężko jest przeżyć i różne rzeczy się zdarzają. Także mówię, jak myślisz, wróci? Ona mówi, no nie wiem. To August jest tylko, nie bój się, to jest tylko August tutaj krąży. Co tak krążysz tam, dzióbek? Patrzysz, czy rakuny przyszły? Ale przyjdą na pewno. Pewno będziemy iść tam do swojej budki, no masz dobrze. No to tylko August, nie? Ty się tu myj, kochanie. Ty się tu myj, kochanie, ci wyrwałam, tu mata miałeś, także pozwoliłeś sobie wyrwać tego rzepa. Także ci tu wyjęłam, bo na pewno ci przeszkadzał. Także bardzo kochany, taki mądry kotek. Kochany. Malutki. No, śpi sobie jak ze starych czasów tutaj. Na foteliczku. Ja wiem, że zaraz przyjdą. Już widzę, że się patrzysz. No. Jak dzisiaj gdzieś pójdziesz, to na pewno przyjdź jutro, ok? Ja tu będę teraz co tydzień. Co tydzień będę o was dbała. Tak. Kochani. Proszę. Stefanek. Stefanek. Stefcio. To pan tam chodzi w środku, hałasuje. Nie bój się. Tak. Kochani. Wróci. No pomruć troszkę. Pomruć malutki. Mruczę, tak. Mruczę. Zaraz rakuny przyjdą na pewno. Mruczę, tak. Mruczę. To jest normalnie cud, że ty się pojawiłeś akurat święta. Po 2,5 miesiąca nieobecności. No. No i zazdrośnik już przyszedł. Pojedź sobie tu puszeczkę, pojedź sobie puszeczkę. A ty zaraz będziesz zazdrościł i mnie łakniesz. Ja się boję ciebie. Sobie, bo tutaj mam szampana. Nie łakuj mnie. O, już mnie łaknąłeś. Co za kot? Co to za zazdrosny kot? No. Zobacz, jaki ty jesteś gruby, a on jest chudy. Cały czas szampana. Proszę. Już zaraz rakuny przyjdą, tak? Zaraz rakuny przyjdą, a ty się tak jak tu się przymila. Jak tu się przymila do mnie, tak? I za chwilę mnie łaknie. Się aż ciebie boję czasami. Idź do braciszka. Idź do braciszka. No ja i tu się przymila do szampana, tak? Do kieliszka. I do braciszka się przymila. To jest jeden, zobaczcie. Dwóch. O. Braciszków. On chyba się też cieszy, że widzi Stefana. Zobacz, jak się przytulają. Nie? Fajnie, nie? No to nie mogę już dalej zrobić. To już to nie są zbliżenia, tylko jest jak mogę najdalej. No i na koty patrzą dwa przytulające się. Z nimi tu instruuję.
Stepanek już wysechł prawie, już jest prawie jeszcze nie do końca suchy. Posiedział sobie pod kocykiem. Dwa grubasy, znaczy ten jest grubas, a ten tak sobie. Ale też nie jest źle. Nie jest źle po zimie. Już niedługo będzie pora rakonów, tak? Czy Stefcio nie jest piękny? Taki lewek. Nie? Taki piękny lewek. Stefcio. Stefcio. O co? Co malutki? Tam jest August w środku, a ty gdzie idziesz? August tam jest. Tu masz, zobacz. Zobacz, dzióbku. Zobacz, tu masz tak. I gdzie idziesz? I gdzie idę? Tu masz jeszcze te dla kotków. Ja August wyszedł też. A ty gdzie idziesz tam do krzaków? Ale wróć. Stefcio poszedł do krzaków. Ty idziesz do Stefcia? Okej. Okay. Okej. Okay. Dwóch bandytów już jest. Jeden, a drugi schował się. Okej, okay, teraz zobacz. Cześć, tutaj cześć, grubasie. Ale macie jedzenia. Tutaj orzeszki dla psów i puszka jeszcze została po kotach. A kotki gdzieś sobie poszły, bo już was wyczuły, bandytów małych. Ja jeszcze mam winogrona dla was. Tak. Grubasy po zimie. Tylko u mnie takie rakuny są grube po zimie. A ten jak tutaj delikatnie. Tak. No i schował się znowu. No chodź. No chodź tu, bandytku. Chodź tu, bandyto mały. Ty się nie boisz tak bardzo, nie? Ty nie jesteś Freddy? Takie masz wąsy jak Freddy. Hej. Może ty jesteś Freddy? Orzeszki numer jeden, tak? O, i puszka też jest tam, ale orzeszki. Yep. Proszę tu grapes. Yep. I know. Grapes są good. Chodź. No chodź. Ty tam co? Polskie mielonki nie ruszają na talerzu. Mamy mielonkę Krakus. Jest ohydna. Ohydna. Nie wiem co dają w Polsce w tych mielonkach. Ale to nie jest ta sama mielonka, co kiedyś była. No masz. No masz też. Weź sobie. Ja. Ja. Także nikt nie chce jeść. Chyba wyrzucę tą mielonkę, żeby nie truć tutaj szopów. Bo pewnie jakieś tam syfy są w tej mielonce. Jakieś, nie wiem, dodatki, wypełniacze. Jakieś pełno soli. Ej, ej, dobrze. Dla wszystkich jest. Ja. Proszę. Tak. Nie, nie przejmuj się nim. Będzie dla ciebie i dla niego też. Także okej jest. Chodź, chodź tutaj też. Chodź, chodź sobie weźmiesz grape. No chodź, 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 chodź. No masz. Zazdrośnicy. No chodź, no wejdź tu. Chodź. Chcesz grape, to wejdź. Proszę bardzo. Kto pierwszy, kto będzie bardziej odważny do grapes? Ty jesteś. Okej, okay. No. Kto tutaj chce do grapes przyjść? Proszę bardzo. Ty przyjdziesz, nie? Ty przyjdziesz pierwszy. Yep. That's right.
No chodź. No masz tu maluchu. Nie bój, nie boisz się mnie, nie? Boisz się troszkę? No masz, weź sobie. No weź, tu masz. Masz, weź sobie graj, ps. Pyszne, nie? Pyszne. Winogronka są dobre, nie? W kwietniu. Rzadko można spotkać tutaj w kwietniu winogronka. Wy nie jesteście rodzeństwem na pewno. Tak. Kto tam jeszcze idzie? Kto tam idzie? Ktoś jeszcze idzie? Tak? No masz. Weź sobie jeszcze grapes. No i się będą bić teraz. Także niestety mielonka jest bardzo B. To jest ta mielonka, proszę. Ja. Kiedyś jak otwarło się mielonkę Krakus, to był taki zapach, że nie można było się powstrzymać, a teraz jakiś taki kwaśny, ohydny. Także już nie będziemy kupować, ani prosić nikogo z Polski, kto przyjeżdża, żeby nam przywiózł mielonkę albo przysłał. Bo to jest raz, że nie wolno oficjalnie do Kanady przysyłać, a dwa, że to jest w ogóle nie warte. Także, sorry, pozmieniały się czasy. O, taka różowa jest, także ma pewnie pełno saletry. Wy też nie chcecie mielonki, nie? Nie, wolicie orzeszki. Nie, nie dziwię się wam. No weź sobie, weź. No weź. No znasz mnie z tamtego roku, także nie bój się. Kto tam idzie? Kto tam idzie? Cię tam węszysz? Kto tam idzie? Okay. Jedz sobie, jedz. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? To pan tylko chodzi w środku. Zobaczcie, jak zimno jest. Widać oddech. Si? Także wiosna w Ontario już jest ponad, no dzisiaj, jutro jest miesiąc już kalendarzowa. Okej. Nie chcesz też? No jak? Okej, weź sobie. No weź sobie, weź. Yes. Dwóch złodziei. A ty co chcesz? Oj, nie gryźcie się, come on. Dla wszystkich jest... Wszystko jest dla wszystkich. Ty nie gryź się z nim. Ej! O Jezus Maria. Proszę się dzielić. Proszę się tu dzielić. Masz. No masz, no weź sobie grapes, no weź sobie tu grapes, no weź. A orzeszki, tak? Na razie orzeszki, dobra. No dobrze, no weź sobie te orzeszki, no weź. No. Wąchaj mi rękę, tak? Znasz mnie, tak? Okej. Co tutaj się dzieje? Co tam się dzieje? No i niestety polska mielonka w ostatniej kolejności. Najpierw są orzeszki, winogrona, karma dla psów, jedzenie dla kotów mokre i na końcu polska mielonka niestety. No weź sobie tu, weź sobie tu, weź ode mnie, ja tu mam szampana jeszcze. No weź sobie, weź, no weź, no weź. Ej, weź sobie. Nie chcesz? Okej. Okay. Jeszcze tu są one orzeszki te obrane, tak? Ty co tam? Też lubisz te obrane, nie? Dobre są, fajno. A ty co?
Weź sobie grapes. Nie uciekaj. Mielonka? Tak sobie? Może się skusi? Nie bardzo. Widzicie? Nawet rakun nie chce jeść polskiej mielonki. Sorry guys. Ale co tam robią w tych mielonkach teraz w Polsce, to zwierzęta czują. Ludzie może to jedzą, ale zwierzęta czują. Co tam na pana się patrzysz? Pan w środku jest. Ja. A ty co? Orzeszki, grapes? Na grapes? To jest grapes? Chodź. Tu mój szampan jeszcze. Dopijam butelkę z okazji przyjścia Stefana. Chodź. Idź obać. Masz te grapes. Ale się tam gryzą. Zobacz, jak się gryzą. Twoi bracia. Tak tu bandyta wchodzi. Proszę. Cały wszedł. Jest tutaj w środku. Są resztki kociego jedzenia. Jest w środku cały. Wyjdziesz? Wyjdziesz? Czy nie wyjdziesz? Wychodzisz? Wychodzisz. A ty z buju jeden. Gdzie ty tam byłeś? Kto wyjada kocie jedzenie? Jak jedzenie jest dla piesków, dla was? Kto to wyjada? Tak, zbóje takie wyjadają jak ty. Bandyci. Także pustak był na skrzynce. To wywalili pustaka i skrzynka była wywalona tutaj na zewnątrz. Także nie wiem jak to robią, ale robią. Bandyto, ty mały. Teraz jesz psie, tak? Bo widzę cię. Ale wolisz kocie. Widzę, że wolisz. Idziesz z powrotem do kociego, tak? Okej. Okay. Ale widzisz mnie, także nie chcesz wejść tam. No jaki bałagan po nocy. Zobaczcie, polska mielonka leży nieruszona. Nikt nie chciał zjeść. Także nie wiadomo, co tam w niej jest. Kaciuszki. No i wreszcie śniegu nie ma. Tam została tylko taka mała górka na prawo od samochodu i to wszystko.